połowego. Kilka metrów do tego rozegrania, koło wychodzi do łączenia, jest podanie do połowego, zaczynamy atak do środka. Jest odegranie powrotne. Jeśli obrońca drugi zareaguje, gramy odegranie powrotne. Jeśli zareaguje skrzydła, gramy podanie do skrzydła. Jeśli obrońcy zostaną w skrzydł połowy, gramy, próbujemy zagrać przewagę między obrońcami do samego prawego skrzydła. Jest to przeciągnięcie, czyli zaczynamy szerokim atakiem załóżmy w prawą stronę. Jest bardzo szeroki atak, bardzo szeroki. W tym momencie bardzo ostrym atakiem granie wysyłuje. Albo biega do rzutu, jeśli przez tą obrońca gra z obrotowym, jeśli obrońca oszedł powego gra ze skrzyni. Wersja trzecia. Wyprowadzenie koła. Też gramy na razie. Każdą zagrywkę można zagrać w obie strony, ale podkreślam na lewą, czyli piłka idzie od prawej strony, jest wyprowadzenie koła. Środkowy zostaje na kole, połowy atakuje na drugi, trzeci, jest ostry atak do środka. Jeśli jest koło, to gra koło z biegającym, jeśli odszedł, piłka idzie dalej, szukamy przewagi do lewego skrzydła. Ostatnia, próbujemy też na 7 ataku przewagę. Czy ustawiamy połowych między 1-2. Zaczynamy ostry atak od skrzydła do porządku przewagi w tym miejscu do rzutu.